Moment, w którym wszystko się zaczęło. Wielki wybuch. Czy to w ogóle możliwe, by zbadać jego tajemnicę? Okazuje się, że istnieje urządzenie, które na to pozwala. Wielki zderzacz hadronów. Największy przyrząd naukowy na świecie. W tym programie pokażemy, jak za jego pomocą z najdrobniejszych składników materii udaje się odtworzyć tajemnicę powstania całego Wszechświata. Zapraszamy na Astronarium. Jak to możliwe, by sięgnąć do początków istnienia Wszechświata? Szukając odpowiedzi na to pytanie, zjawiamy się w miejscu, gdzie pracuje chyba najbardziej niezwykły przyrząd naukowy na świecie. Jesteśmy w laboratoriach CERN koło Genewy, gdzie znajduje się wielki zderzacz hadronów. To nie tylko największy na świecie akcelerator cząstek, ale w ogóle największe i najbardziej skomplikowane pojedyncze urządzenie skonstruowane ręką człowieka. Wielki zderzacz hadronów pozwala nam zgłębiać największe tajemnice współczesnej nauki. My sprawdzimy dziś, jak działa to niezwykłe urządzenie. Poznamy Polaków, którzy przy nim pracują i spróbujemy ustalić, czego możemy się dzięki niemu dowiedzieć o początkach wszystkiego, co nas otacza. Laboratoria Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, w skrócie CERN, to miejsce, które przyciąga tysiące naukowców z całego świata. Od kilkudziesięciu lat prowadzi się tu przeróżne eksperymenty z zakresu fizyki cząstek elementarnych. Ale najważniejszy z nich ukryty jest pod ziemią. Na głębokości kilkudziesięciu metrów pod całą okolicą rozciąga się okrągły tunel o długości blisko 27 km. To właśnie ta konstrukcja mieści LHC, czyli Wielki Zderzacz Hadronów. Największą i najbardziej skomplikowaną maszynę na świecie. Wielki zderzacz hadronów to akcelerator cząstek, urządzenie, w którym naładowane cząstki elementarne są rozpędzane do ogromnych prędkości. W tym celu LHC wykorzystuje potężne pola magnetyczne wytwarzane przez ponad 1600 nadprzewodnikowych elektromagnesów. Aby mogły pracować, muszą być one ciągle utrzymywane w temperaturze poniżej minus 270 stopni Celsjusza. Dwie wiązki przepuszcza się najpierw przez kilka mniejszych akceleratorów, by w końcu trafiły do wielkiego 27-kilometrowego okręgu. Tam, krążąc w przeciwnych kierunkach, osiągają prędkości bliskie prędkości światła. Wtedy zostają skierowane przeciw sobie. W wyniku zderzeń rozpędzone cząstki zostają dosłownie rozerwane na strzępy, ale to właśnie te strzępy dają naukowcom wgląd w procesy i zjawiska, które inaczej pozostawałyby nieuchwytne. Wielki zderzacz hadronów jest najbardziej złożonym urządzeniem, jakie ludzie wymyślili i zbudowali, uruchomili i używają. Więc jest to coś naprawdę wyjątkowego. Jest to taki wyjątkowy prototyp, dlatego że to trzeba traktować jako urządzenie prototypowe, dlatego że powstało tylko jedno takie urządzenie. Żaden z krajów członkowskich tak naprawdę nie byłby w stanie zbudować takiego urządzenia. Nie tylko z punktu widzenia finansowego, bo jest to bardzo drogie przedsięwzięcie, ale przede wszystkim z punktu widzenia zasobów ludzkich, które są potrzebne do skonstruowania takiego urządzenia. Więc trzeba było połączyć siły, żeby to mogło zaistnieć i to się, musimy powiedzieć, udało.
Możemy powiedzieć, że CERN jest pierwszym globalnym laboratorium naukowym na świecie. Nie ma drugiego takiego ośrodka na świecie, który by pracował z urządzeniami takimi, które my mamy tutaj i który miałby takie możliwości, jakie są tu na terenie CERN. Więc jest to pod tym względem najlepsze miejsce do prowadzenia badań w tej dziedzinie. Zderzenia w LHC są przeprowadzane w czterech wielkich eksperymentach. To skomplikowane detektory, które potrafią zarejestrować projekty zderzenia cząstek rozpędzonych w akceleratorze. Jeden z tych właśnie detektorów powstał specjalnie z myślą o sprawdzeniu, co takiego te kolizje mogą nam powiedzieć o powstaniu Wszechświata. Jesteśmy właśnie niemal dokładnie nad detektorami eksperymentu ALICE. To niezwykły projekt, w którym wielki zderzacz hadronów jest wykorzystywany do tego, aby sięgnąć tak daleko w czasie, jak to w zasadzie tylko możliwe, do pierwszych ułamków sekund tuż po wielkim wybuchu. Mówimy tu zatem o sięganiu do ścisłych początków Wszechświata. Doktor Jeremy Niedziela jest jednym z fizyków pracujących przy eksperymencie ALICE. To projekt, który ma na celu badanie efektów zderzania jąder bardzo ciężkich pierwiastków, takich jak ołów. To właśnie w ten sposób naukowcom udało się odtworzyć coś, co może nam powiedzieć, jak Wszechświat wyglądał w pierwszych chwilach swojego istnienia. Mamy pewne przewidywania, jaki stan musiał panować tuż po wielkim wybuchu. Wiemy, że tuż po wielkim wybuchu Wszechświat musiał być bardzo gęsty i bardzo gorący. Z drugiej strony wiemy, że podobne warunki panują w momencie, gdy zderzamy ze sobą jądra ołowiu z dużą energią, tak jak w LHC. Dlatego, kiedy zderzamy ciężkie jony, uzyskujemy stan materii, który jest podobny do tego, który musiał istnieć po wielkim wybuchu. I analizując ten wyprodukowany nowy stan materii, staramy się dowiedzieć czegoś o wczesnym Wszechświecie. Ten nowy stan materii to tak zwana plazma kwarkowo-gluonowa. Za tą osobliwą nazwą kryje się równie niezwykłe zjawisko, zupełnie różne od tego, co znamy na co dzień. Wszystko, co nas otacza, zbudowane jest z protonów, neutronów i elektronów, cząstek tworzących atomy poszczególnych pierwiastków. Jednak plazma, którą udało się wyprodukować w wielkim zderzaczu hadronów, wygląda zupełnie inaczej. Protony i neutrony, czyli cząstki budujące jądra atomów, składają się z mniejszych składników, kwarków. Kwarki ze sobą oddziałują za pomocą oddziaływania silnego. I to oddziaływanie silne możemy opisać przez wymianę innych cząstek, które nazywamy gluonami. Czyli tak naprawdę protony i neutrony składają się z kwarków, pomiędzy którymi wymieniane są gluony. Kiedy protony i neutrony tak jakby stopimy, to otrzymujemy mieszaninę kwarków i gluonów i stąd ta nazwa, plazma kwarkowo-gluonowa. W obecnym Wszechświecie nie obserwujemy takiego stanu materii, a przynajmniej nie na Ziemi. We wczesnym Wszechświecie, tuż po wielkim wybuchu, podejrzewamy, że właśnie taki stan materii miał miejsce. Zderzenia przeprowadzane w eksperymencie ALICE przenoszą nas zatem do czasu, kiedy materia, jaką znamy, jeszcze nie istniała. A Wszechświat był bardzo młody i bardzo osobliwy. Mówimy tutaj o ułamkach sekundy po wielkim wybuchu. Ten wczesny Wszechświat był bardzo gorący. Temperatury, które osiągamy w LHC po zderzeniu ciężkich jonów, to są temperatury rzędu 100 tysięcy razy większych niż w centrum Słońca. Są to ogromne gęstości i to, co udało nam się zaobserwować, badając zderzenia ciężkich jonów, to, że ten stan materii, który istniał po wielkim wybuchu, zachowuje się trochę tak jak ciecz. I to ciecz o bardzo małej lepkości. Nazywamy to idealną cieczą. Tuż po wielkim wybuchu Wszechświat był zatem jedynie gorącą mieszaniną podstawowych składników materii. I choć mówimy tu o stanie sprzed blisko 14 miliardów lat, w wielkim zderzaczu hadronów udaje się go na ułamki sekund odtworzyć. W ten sposób naukowcy próbują ustalić przede wszystkim, w jaki sposób znany nam Wszechświat wyłonił się z tego dziwnego stanu tuż po wielkim wybuchu. Przede wszystkim chcielibyśmy się dowiedzieć, w jaki sposób ta plazma kwarkowo-gluonowa przerodziła się w materię hadronową, czyli taką materię, którą znamy
z dzisiejszego Wszechświata. Wiemy, że gdy wczesny Wszechświat rozszerzał się, spadała temperatura i stopniowo kwarki i gluony zaczynały łączyć się znowu w te większe struktury, takie jak protony i neutrony. Natomiast jak dokładnie ten proces przebiega, to jest właśnie przedmiotem badań ALICE. Oprócz tego są też inne pytania, na które chcielibyśmy sobie odpowiedzieć. Na przykład, dlaczego obserwujemy dużo więcej materii niż antymaterii? W obecnym Wszechświecie praktycznie antymateria w porównaniu do zwykłej materii nie występuje, ale spodziewalibyśmy się, że powinna być symetria między tymi dwoma rodzajami materii. Stąd pytanie, dlaczego tej symetrii nie widać? Pytanie o przyczyny złamania tej symetrii to kolejna tajemnica związana z powstaniem Wszechświata. Materia i antymateria to dwie rzeczy, które wyłoniły się ze stanu plazmy kwarkowo-gluonowej. Ale gdyby powstały w takich samych ilościach, doszłoby do ich całkowitej wzajemnej anihilacji. A cały Wszechświat składałby się wyłącznie z promieniowania. Gwiazdy, galaktyki czy planety nie miałyby z czego powstać. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? W rozwiązaniu tej zagadki pomóc może inny projekt przygotowywany przez Polaków pracujących w laboratoriach CERN. Doktorzy Dorota Stefan i Robert Sulej budują ciekłoargonowe detektory neutrin. Neutrina to drobne cząstki o niezwykle małej, bliskiej zeru masie. Niemal w ogóle nie oddziałują one z materią, a przez to są niezwykle trudne do zarejestrowania. Jednak naukowcy z CERN sądzą, że właśnie badanie neutrin może rzucić nieco światła na przyczyny złamania symetrii między materią i antymaterią. Neutrina powstają m.in. w reakcjach nuklearnych na Słońcu. Możemy je też produkować sztucznie, wytwarzając wiązkę cząstek, które się rozpadają i w tych rozpadach powstaje również neutrino. Charakterystyczne właśnie jest to, że nie mają ładunku, więc nie mogą oddziaływać elektromagnetycznie. To powoduje, że przechodzą przez materię jak przez masło. Możemy je wysyłać na tysiące kilometrów pod ziemią, nie budując tuneli dla nich. Możemy wytworzyć sztucznie neutrina, które są przejawem materii, i antyneutrina. I porównując jak ich zachowanie, porównując jak się różni to zachowanie, możemy starać się odgadnąć, jakie mechanizmy powodowały też załamanie symetrii na początku istnienia Wszechświata. Kiedy Wszechświat powstawał w Wielkim Wybuchu, wydawałoby się, że powinno powstać tyle samo materii i antymaterii, która powstała w produkowaniu par cząstek i antycząstek z fotonów. Jednak dzisiaj głównie widzimy w naszym otoczeniu materię, natomiast nie widzimy antymaterii. Coś musiało spowodować, że materia i antymateria nie powstały, powstając w takich samych ilościach, nie zanihilowały do zera. Coś musiało spowodować nadwyżkę materii. I to jest dla nas nie do końca jeszcze zrozumiałe, dlaczego gdzieś w początkach Wszechświata nastąpiło załamanie tej równowagi i zostało więcej materii. W zrozumieniu tej tajemnicy mają pomóc właśnie eksperymenty z neutrinami. Detektory powstające w laboratoriach CERN będą jednymi z najlepszych narzędzi do tego rodzaju badań. To ogromne zbiorniki ciekłego argonu, które mają spełnić niezwykle trudne zadanie. Muszą wychwycić cząstki, które przenikają przez wszystko, co nas otacza, niemal całkowicie niezauważalne. Budujemy prototypy detektorów ciekłoargonowych, które docelowo zostaną wykorzystane w Stanach Zjednoczonych w eksperymencie, który będzie wysyłał wiązkę neutrin z Fermilabu nieopodal Chicago na odległość 1300 km do podziemnej kopalni w południowej Dakocie, gdzie powstanie detektor ciekłoargonowy o masie łącznej 40 kiloton. I ten detektor będzie rejestrował, jak zmienia się skład wiązki neutrinowej, którą wysyłamy, w stosunku do tego, co możemy zarejestrować w detektorach. Neutrina oddziaływują z materią bardzo, bardzo rzadko. Natomiast potrafimy wytworzyć wiązkę neutrin, która jest bardzo intensywna. I mamy nadzieję, że zbudujemy bardzo masywny detektor, gdzie na miliardy neutrin przechodzące przez niego w jednym strzale wiązki
przynajmniej jedno lub dwa będzie mogło oddziaływać z detektorem, z ciekłym argonem, który będzie we wnętrzu detektora i wyprodukuje w tym oddziaływaniu cząstki naładowane. I te cząstki naładowane już będziemy mogli zobrazować. Na tej podstawie możemy starać się odgadnąć, jakie neutrino wpadło do detektora, jaka była jego energia i zmierzyć, jak często neutrina oddziaływały. Fizycy zakładają, że jeśli po wielkim wybuchu z jakichś przyczyn powstało więcej materii niż antymaterii, to samo powinno być widoczne także wśród neutrin i antyneutrin. Badając ich właściwości, szukają potwierdzenia tej tezy i możliwych przyczyn przewagi cząstek nad antycząstkami. Chcemy zobaczyć, jak dużo neutrin mionowych zamieni się w neutrina elektronowe i powtórzyć to samo doświadczenie z antyneutrinami. Jak dużo antyneutrin mionowych zamieni się w antyneutrina elektronowe. I porównując obie wiązki, neutrin i antyneutrin, możemy odkryć, czy następuje tak zwane łamanie symetrii CP. Jest nam to potrzebne do tego, żeby zrozumieć, dlaczego we Wszechświecie występuje głównie, w tym, który widzimy, występuje głównie materia, a nie jest porówno materii i antymaterii. Na wyniki tych badań trzeba będzie poczekać jeszcze sporo czasu. Pierwsze detektory są dopiero w budowie. Już kilka lat temu w laboratoriach CERN miało jednak miejsce odkrycie, o którym wieść błyskawicznie obiegła cały świat. Lipca 2012 roku ogłoszono, że dwa największe eksperymenty na Wielkim Zderzaczu Hadronów wykryły bozon Higgsa, poszukiwaną od dziesięcioleci brakującą cegiełkę materii. Media na całym świecie rozpisywały się o odnalezieniu tajemniczej boskiej cząstki i jednym z najważniejszych odkryć współczesnej nauki. Czym jednak tak naprawdę jest bozon Higgsa i jakie znaczenie miało jego odkrycie? Z tymi pytaniami udajemy się do profesor Anny Kuleszy, fizyka teoretyka współpracującego z CERN-em. Cała nasza wiedza na temat fizyki cząstek elementarnych zamyka się w modelu, który nazywany jest modelem standardowym. Jednym z podstawowych założeń tego modelu jest istnienie bardzo charakterystycznego pola kwantowego, które od nazwiska jednego z fizyków, który zaproponował istnienie tego pola, nazywane jest polem Higgsa. W fizyce kwantowej mamy zawsze zjawisko takie, że jeśli mamy jakieś pole, to odpowiada jemu pewna cząstka. Ta cząstka przynosi oddziaływanie. I tak samo jest dokładnie w przypadku pola Higgsa i odpowiadającej mu cząstki, którą jest bozon Higgsa. Dlaczego jednak pole Higgsa i hipotetyczna cząstka przenosząca jego oddziaływanie były tak ważne? Od kilkudziesięciu lat fizycy przewidywali, że to właśnie za jego sprawą nadawana jest masa pozostałym składnikom materii. Innymi słowy, to bozon Higgsa sprawia, że jedne cząstki są cięższe, a inne lżejsze i pozwala wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Moją ulubioną analogią jest analogia używana przez bardzo znanego fizyka tutaj, który przez lata związany był z CERN-em, w dalszym ciągu jest związany z CERN-em, Johna Ellisa, który porównuje pole Higgsa do ogromnego obszaru, który jest wypełniony śniegiem. Dziś znajdujemy się w górach, jest pełno śniegu. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że mamy narciarza. Narciarz jedzie na nartach, jedzie bardzo szybko. Prawie w ogóle nie oddziaływuje z tym polem. Nie oddziaływuje ze śniegiem, nie czuje żadnego oporu. Można go porównać z bardzo lekką cząstką. Tak jak na przykład z fotonem, który nie ma masy i który nie oddziaływuje z bozonem Higgsa. Natomiast wyobraźmy sobie, że mamy kogoś, kto założył rakiety śnieżne. W tym momencie ta osoba porusza się już znacznie wolniej, prawda? Właściwą analogią byłoby porównanie tej osoby do na przykład cząstki o relatywnie małej masie, tak jak elektron, która już zaczyna odczuwać to oddziaływanie z polem. W tym naszym analogii w dalszym ciągu to jest ta osoba, która założyła rakietę śnieżną i teraz próbuje się poruszać w śniegu.
No to teraz możemy jeszcze wyobrazić sobie kogoś, kto zapomniał założyć rakiet i w związku z tym ma tylko, wybrał się na wędrówkę tylko zakładając normalne obuwie. W związku z tym brnie w tym śniegu, to jest bardzo ciężko, oddziaływuje z tym śniegiem bardzo, bardzo silnie. Co odpowiadałoby poruszaniu się, czy oddziaływaniu ciężkiej cząstki silnie z polem Higgsa. Model standardowy przewiduje, że im cięższa jest cząstka, tym silniej oddziaływuje z polem Higgsa. I teraz tak, jeśli przyjrzymy się, wracamy do naszej analogii z polem śnieżnym i przyglądamy się temu polu, to oczywiście wiemy, że jeśli przyjrzeć się bliżej, to zauważymy śnieżynki, prawda? I analogią tutaj do bozonu Higgsa jest istnienie właśnie tych śnieżynek, które jeśli patrzeć na to pole z góry, oczywiście nie możemy ich dokładnie zauważyć. O tym, jak ważne było to odkrycie, może świadczyć fakt, że za przewidzenie oraz potwierdzenie istnienia bozonu Higgsa w 2013 roku przyznano Nagrodę Nobla. To jak dotąd największy przełom dokonany w laboratoriach CERN. Kolejne mogą być jednak tuż za rogiem. Naukowcy z całego świata poszukują tu śladów ciemnej materii i innych nieznanych nam jeszcze cząstek, odtwarzają procesy powstania wszechświata i wytwarzają antymaterię. Wszystko to jest możliwe dzięki jedynemu w swoim rodzaju urządzeniu, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów i ogromnej międzynarodowej społeczności naukowej, zrzeszonej wokół niego. To niesamowite, jak sięgając do najdrobniejszych składników materii, naukowcy są w stanie odtworzyć prawa dotyczące całego wszechświata. Wprost trudno sobie wyobrazić, jakich jeszcze odkryć będziemy świadkami dokonanych w eksperymentach w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Na pewno będziemy ich wypatrywać z niecierpliwością. A w tym specjalnym odcinku Astronarium to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.